Czy można powiedzieć, że gdyby nie siatkówka, to być może pan by nie przeżył? Ja bym tak... Ja przyjąłem zasadę, że nie będę zmieniał mojego stylu życia. Tyle, ile piłem whisky, tyle piłem później, tyle, ile paliłem papierosów, tyle paliłem w trakcie. I po prostu powiedziałem, wolę umrzeć 5 lat wcześniej, ale do końca żyć tak, jak żyłem do tej pory, tak jak mi to odpowiadało. I podejrzewam, że tu właśnie podejście takie psychiczne, zaangażowanie mocne w pracę, bo no, niestety ta praca jest bardzo angażująca. To cały rok jest człowiek gdzieś tam w drodze, gdzieś, czy to na lidze, na obserwacji, czy to w okresie lata cały czas po świecie się gdzieś tam na turnieje znajdę. Ja w ogóle nie miałem czasu o tym myślenia. Mimo całego dramatu tej sytuacji, bardzo z dystansem, powiedziałbym, podchodził pan do tej swojej choroby. Zdarzało się, że w hotelu brałem kroplówkę i ten, bo akurat byłem z Turczynkami gdzieś tam na meczach wyjazdu. Bo powiedział pan, ja powiedziałem do raka, czekaj no skurwysynu, skoro tak, to musisz mnie przetrzymać. Musisz robić to, co ja robię. Jesteś ze mną na moich warunkach, ja nie zmieniam trybu życia, to i ty się przyzwyczajaj. Zgadza się, tak mu powiedziałem, a zięć mu jeszcze powiedział, mówi, że on nie wytrzyma z tobą, tata, bo przy takiej ilości whisky, przy takiej ilości Dawidowów musi uciec. Czerwone Dawidowy. Tak. Czyli te nieco, Jasiu. Te nieco mocniejsze. Jaka jest prawda o pana problemach z alkoholem, o których tak się dużo mówi, czy też mówiło i pisało? Bo powiedział pan takie słowa. Wiele osób nie zużyło do kąpieli tyle wody, ile ja wypiłem. To nie ja, właśnie to samo chciałem powiedzieć. To Zarzycki, pan? To Zarzycki. W wywiadzie wyborczej. A bo się pojawiły informacje, że to pana słowa. Nie, to Zarzycki w wywiadzie wyborczej zrobił mi taką reklamę, bo myśmy grali razem w klubie i w reprezentacji trochę. I jak go pytali, właśnie takie samo pytanie było, czy ma problemy z alkoholem, to Zarzycki powiedział, że właśnie państwo nie zużyliście tyle wody przez całe życie do mycia, ile Niemczyk wypił whisky. Ale ja go nigdy pijanego nie widziałem. I to się zgadza. Jeżeli człowiek wie, ile, gdzie i w jakim czasie może sobie pozwolić, to wszystko jest dla ludzi. Powie pan z przyjemności, na P pozostało tylko przechodzenie na pasach, tak? Tak jest. Mam takie wrażenie, że pana życiorys to jest scenariusz mocnego filmu, bo są i wielkie triumfy sportowe, jest zabawa, wreszcie walka z nieuleczalną chorobą, no i kobiety. Sporo ich było w pana życiu, prawda? Bartek Heller po przyjeździe z Londynu bierze się na zapisanie biografii. Powiedziałem mu, że powiem mu szczerze wszystko, ale proszę go, żeby wydał po mojej śmierci, bo tak to dostanę jednego czy drugiego noża w plecy. Od jakiegoś tam męża czy coś. Różne sytuacje były. Rozwalał pan małżeństwa? Nie. Nie? Nie, ale to nie znaczy, że nie spałem z dziewczynami, które były mężatkami. Ale też powiedział pan, inna sprawa, że moja opinia o posłach jest określona. Wybieramy złych ludzi i potem mamy pasztet. A ona może zna się na siatkówce, ale na czym więcej? Bo no pańska niestety, córka jest posłanką Platformy Obywatelskiej. No niestety, ja mam o posłach takie, bo jeżeli my jesteśmy winni, kogo wybieramy, taki mamy Sejm i taki mamy rząd. Pan by zagłosował na własną córkę? Nie. Ona się na niczym nie zna. To, że umiała odbijać siatkówkę, to, że jest popularna, to jest za mało. To, że Grzesiek Lato dobrze kopał piłkę, to jest też za mało, żeby był tym. Tam potrzebujemy ludzi, którzy się znają. Jeżeli załóżmy córka jako tak zwana sportowiec wchodzi do Sejmu, to teraz trzeba zmienić programy w nauczaniu. Trzeba przez całą strukturę zmienić polskiego sportu na przykład. No co ona w tym pomoże?